Pod względem podatkowym sytuacja w fundacji rodzinnej wygląda rokująco. Oczywiście wiele kwestii pokaże praktyka, natomiast to, co jest najistotniejsze, jest to dobre rozwiązanie podatkowo do pomnażania majątku przez fundację rodzinną, czyli przez rodzinę. Dla przykładu, wniesienie majątku do fundacji rodzinnej przez fundatora jest neutralne podatkowo. Z punktu widzenia podatków dochodowych, podatku od spadków i darowizn, może się pojawiać aspekt podatku VAT, ale to wymaga indywidualnej weryfikacji danego składnika, zwłaszcza w przypadku nieruchomości. I to jest jakby jeden już bardzo duża zaleta w porównaniu z wnoszeniem majątku na przykład do spółek kapitałowych. Następnie ten majątek, który będzie przynosił pewne dochody, na przykład udziały w spółce z o.o., których właścicielem jest fundacja, dywidenda osiągnięta z tych udziałów, nie zostanie zapłacony podatek dochodowy z tego tytułu do momentu, kiedy nie zostanie wypłacone świadczenie na rzecz beneficjentów. Więc uzyskana dywidenda może zostać przeznaczona przez fundację na nabycie jakiejś nieruchomości, na nabycie jeszcze innego aktywa. I wówczas mamy totalną neutralność podatkową, czyli z jednej strony mamy osiągnięty dochód i zysk z udziału w spółce z o.o., a z drugiej strony fundacja może to przeznaczyć na nabycie nieruchomości, która będzie przynosić czynsz dzierżawny, zyski dla fundacji rodzinnej, i taki transfer pomiędzy dochodami a nabyciem tego aktywa nie będzie powodował powstania podatku. Podatek powstanie dopiero w momencie wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów z tytułu dochodów uzyskanych z fundacji, przy czym jeżeli będą to beneficjenci z tak zwanej grupy zero wobec fundatora, czyli kolokwialnie mówiąc najbliższa rodzina, to będziemy mieli tylko jednokrotne opodatkowanie, będziemy mieli również zwolnienie z podatku PIT-owskiego ze strony beneficjentów, którzy otrzymują to świadczenie. Czynnikiem zniechęcającym do zakładania fundacji rodzinnej może być prekursorskość tego projektu, ponieważ jest to nowum, nieznane w polskiej rzeczywistości prawnej, znane w jurysdykcjach zagranicznych, duże firmy polskie rodzinne korzystały z takich rozwiązań. Natomiast jak każdy nowy projekt wymaga pewnego czasu aklimatyzacji, my widzimy same zalety, więc na pewno takim czynnikiem, który by się przydał, to szersza kampania na temat tego projektu przez ustawodawcę, czy odpowiednie ministerstwa. Natomiast czynnikiem zniechęcającym, ciężko mi znaleźć tak naprawdę jakikolwiek czynnik zniechęcający, bo nawet tak zwany kapitał wejścia, on wynosi tylko 100 tysięcy złotych. W większości przypadków będą to znacznie większe kwoty. Formalizm nie odbiega od założenia klasycznej spółki prawa handlowego. Wręcz ustawodawca wydzielił specjalny sąd do dokonywania takich rejestracji. Będzie to sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Więc tutaj nie widzę żadnych takich czynników zniechęcających. Jedynie, jak to się mówi, lęk przed nieznanym.